te prądki buja zawsze. Mała górka czy coś i zaraz te prądki się zaczepiają. Tego nie lubię. U was jak tam prace polowe? U mnie już powoli końcówka. Zostanie tak naprawdę, aby 1,5 hektara uprawiać pod tytoń. Ale to już tak na spokojnie. Teraz aby jeszcze te kartofle zasadzić i będzie całkiem spoko. Dzisiaj zasadzimy chyba. Że pogoda się zlituje i coś popada, bo tak jak widzicie, no zaciekawienie jest. Tym bardziej jak możecie zobaczyć, wilgoć jeszcze jest na polu, tylko wierzchnia warstwa wyschnie. Ale nie o tym, bo tak, ja jeszcze tu będę musiał uprawiać dwa razy. I tu uprawię, nie będzie wilgoci na 20-30 cm. Nie no, może przesadziłem. Ale na 15 na pewno nie będzie. Nie ma co nawet liczyć. Masakra, co to się robi? Połowa kwietnia, mamy suszę. A co będzie w lipcu? Ja już się boję nawet myśleć o tym. Na razie pompa wszystko dobrze chodzi, więc jedziemy dalej. Bardziej się obawiam tutaj. Teraz się trochę zakurzyło i się nie leje, ale wcześniej tu się lało. Olej się lało, jak możecie zobaczyć tu. Na płotniku. Teraz trochę się zakleił ten kurz to. Zobaczymy. Trzeba robić, no niestety. Chwast trzeba czymś zniszczyć. A na oprysk jeszcze za wcześnie jest. Bo zawsze oprysk pod chytą tajemy przed sadzeniem. Tak więc... No nie ma jak za bardzo nawet opryskać teraz. Jeszcze raz będę uprawiał
po nawozach, żeby wymieszać je, i drugi raz po oprysku. Więc nie widzę, żeby coś tu w ogóle urósł, ten tytoń jak nie popada. To jest taka krótka uwaga. No, u was też na pewno tak samo jest. Dochodzą mnie słuchy, że i koło Łodzi, w Świętokrzyskim, mój kolega mówi tak samo, susza. Ale to na inny filmik jest temat. No jak na razie to masakra jest. Jak nic nie popada, pogoda się nie zlituje. Wszystko aby podskakuje od brył. Jeszcze u mnie takiego roku nie było. W tamtym roku gdzie indziej była susza, a u mnie nie było aż tak tragedii, bo jeszcze skądś ta wilgoć była. Tutaj wilgoć jest, bo tu zawsze jak mocniej popada, to tu jezioro takie się robi właśnie na moim polu i tam na łące u sąsiada. Jak się kiedyś ktoś zastanawiał, jak wygląda traktor po uprawie w suszę, no to tak, nic nie widać, wszystko ukurzone, oprócz tej walki, którą się podnosił szybko. Zaraz wejdę i maszyny wam pokażę, chyba jeszcze nic. Obonki siwe, normalnie kultywator to samo, to było czarne, zrobiło się siwe, o, zobaczcie, no. O, teraz widać różnicę. I tak się właśnie uprawia w tą suszę, niestety, niestety suszę. Przydałby się deszcz i to. Tutaj pełno piachu, na płótniku, na drugim to samo jest. Więc co, dzięki za oglądanie, chyba że coś nagram jeszcze z sadzenia, zobaczę. A jak nie, to dzięki za oglądanie i do następnego vloga.